Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Wzorce projektowe. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie prototyp. Prototyp jest kreacyjnym wzorcem projektowym, który umożliwia kopiowanie już istniejących obiektów. To dość prosty wzorzec i celem wzorca jest określenie rodzajów obiektów do utworzenia przy użyciu instancji prototypowej i utworzenie nowych obiektów poprzez skopiowanie tego prototypu. Zasadniczo opisuje, jak klonować. Innymi słowy, pozwala nam kopiować istniejące obiekty bez uzależniania kodu klienta od jego konkretnych klas. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy szkołę, w której pracujemy z ludźmi i możemy po prostu tworzyć nowe osoby, tworząc nowe instancje klasy person. Natomiast bardziej realistycznie zakładając, że klasa person jest klasą abstrakcyjną, z której dziedziczą klasy student i teacher, możemy tworzyć nowych studentów lub nauczycieli. I teraz wyobraź sobie przypadek użycia, w którym większość wartości, właściwości lub pól istniejącego obiektu jest wymagana w nowym obiekcie. A może potrzebujesz nawet wszystkich wartości, właściwości nowego obiektu, aby pasowały do istniejącego obiektu. I co możemy zrobić w takim przypadku? W takim przypadku możemy je po prostu skopiować. Ale to wymaga od klienta wiedzy na temat konkretnych klas, z którymi pracujemy. Student, teacher. Musimy też wiedzieć, jak je tworzyć, ale możemy to również zrobić w inny sposób. I wzorzec projektowy prototyp deleguje proces klonowania samym obiektom, które mają być sklonowane. We wzorcu tym deklarowany jest wspólny interfejs dla wszystkich obiektów wspierających funkcjonalność klonowania. Interfejs taki pozwala klonować obiekty bez konieczności sprzęgania kodu z klasą obiektu. Zazwyczaj taki interfejs ogranicza się tylko do pojedynczej metody clone. I moglibyśmy stworzyć metodę clone na naszych klasach student i teacher, która zwróci kopię. Co więcej, jak wiemy, zarówno student, jak i teacher wywodzą się od klasy person. Czyli możemy tę metodę zdefiniować w klasie person i nadpisać ją w podklasach. Implementacja metody clone jest bardzo podobna w poszczególnych klasach. Obiekt, który posiada funkcjonalność klonowania, zwany jest prototypem. Gdy obiekty, z którymi masz do czynienia, mają mnóstwo pól i setek możliwych konfiguracji, klonowanie ich może okazać się korzystną alternatywą do tworzenia podklas. Natomiast aplikacja kliencka musi znać tylko metodę clone klasy person, aby móc klonować podklasy, takie jak student i teacher. To, co tu widzisz, to działający wzór prototypu. W istocie opisuje sposób tworzenia nowego obiektu poprzez klonowanie istniejącego. Odwzorujmy ten przykład na strukturę wzorca. Wzorzec prototype oczywiście zawiera klasę prototype. Ten prototyp deklaruje oczywiście interfejs do klonowania. W naszym przykładzie jest to klasa person i sposobem na zaimplementowanie tego była abstrakcyjna klasa bazowa z abstrakcyjną metodą clone. I jak to zazwyczaj bywa, jeśli chcesz zastosować interfejs, też tak możemy zrobić. Może to być też interfejs. Następnie mamy klasę concrete prototype. Są to implementacje prototypu, które implementują rzeczywiste operacje klonowania, które zwracają kopię samego siebie. W naszym przykładzie są to klasy student i teacher. Następnie mamy klienta, który tworzy nowy obiekt, prosząc prototyp o sklonowanie samego siebie. I jedyną rzeczą, którą musimy zmienić w naszej strukturze wzorca prototypu, jest to, że klient nie wykonuje klonowania na person, ale robi to na prototype. No i to wszystko. To jest nasza struktura naszego wzorca. I zaimplementujmy to teraz w kodzie i przejdźmy do Visual Studio. I zaczynamy od prototypu i wykorzystamy do tego abstrakcyjną klasę bazową person. Definiujemy w klasie bazowej właściwości ID i name oraz metodę clone, która zwraca obiekt person, czyli prototyp, czyli klon samego siebie. No a teraz musimy to wdrożyć. I zacznijmy od klasy teacher, wywodzącej się z klasy person. Oznacza to, że musimy zaimplementować abstrakcyjną klasę bazową. Więc oczywiście to robimy. I tutaj mamy klasę teacher.
i widzimy w tej klasie, że musimy podać ID i name. Możemy w tym celu użyć konstruktora, który przyjmuje ID i name, co oznacza, że oczekujemy, że obiekt nauczyciel zostanie skonstruowany z ID i z nazwą. Następnie musimy również zaimplementować metodę clone. Moglibyśmy to zaimplementować, dodając nową osobę i ręcznie kopiując wszystkie pola, ale istnieje łatwiejszy, wbudowany sposób, aby to zrobić, wywołując metodę MemberWiseClone. MemberWiseClone jest to metoda zdefiniowana na obiekcie. Tak więc każda instancja, której używamy w C#, ma do tego dostęp. I MemberWiseClone tworzy płytką kopię istniejącego obiektu. Później wytłumaczę, co oznacza płytka kopia. Na razie to wystarczy dla naszej klasy Teacher. I jeszcze napisałem tutaj metodę, przeciążyłem metodę toString, abyśmy mogli łatwiej zobaczyć efekt naszej pracy. Następnie dodajemy kolejną konkretną klasę dla naszego prototypu, to jest klasa student. No i tutaj jest mniej więcej to samo co w klasie teacher, z jedną różnicą. Klasa student ma dodatkową właściwość, jaką jest teacher. I teraz możemy to przetestować i przechodzimy do klasy program CS. No i jesteśmy w program CS i tutaj zaczynamy od utworzenia nowego nauczyciela, któremu ustawiamy ID na 1 i name na Marcin. Następnie klonujemy tego nauczyciela. W tym celu wywołujemy metodę clone na obiekcie teacher. I zauważ, że musimy rzutować to z powrotem do teachera, jeśli chcemy użyć go jako nauczyciela, ponieważ metoda clone zwraca obiekt person, abstrakcyjną klasę bazową. I wyświetlamy następnie wynik klonowania. Następnie robimy to samo dla studenta. Różnica polega na tym, że do konstruktora przekazujemy tego nauczyciela, którego właśnie stworzyliśmy. No i teraz możemy to uruchomić. I uruchomiliśmy naszą aplikację i wydaje się, że to wszystko działa dobrze. Imię klona nauczyciela zostało wypisane i jest to Marcin o ID 1. Co oznacza, że klonowanie nauczyciela wydaje się działać. Student również został sklonowany, to Tomasz, a jego nauczyciel to Marcin. Czyli wszystko jest dobrze. Jeśli zamiast teacher przekażemy teacher clone, powinniśmy zobaczyć dokładnie ten sam wynik. Zamknijmy sobie i tutaj przekazujemy teacher clone i jak uruchomimy, powinniśmy dostać dokładnie ten sam wynik. Uruchamiamy i widzimy, rzeczywiście dostajemy taki sam wynik. I wydaje się, że to działa dobrze. Ale zróbmy teraz jedną małą zmianę. Tuż przed instrukcją readKey zmieńmy name nauczyciela i ponownie wypiszmy dane studenta. Czyli zmieniamy nauczyciela imię na Wanda i ponownie wypisujemy dane studenta. I uruchommy to i zobaczmy, jak to teraz działa. Uruchamiamy i mamy wynik. I tutaj jest trochę dziwne. Nazwa nauczyciela w klonie studenta została zmieniona, mimo że klon został utworzony przed zmianą nazwy. Czasami możemy chcieć takiego zachowania, ale często jednak tak nie jest. Spodziewamy się, że po sklonowaniu obiektu studenta otrzymamy również rzeczywistą kopię obiektu nauczyciela, a tutaj tak nie jest. I to jest ograniczenie MemberWiseClone, które tworzy płytką kopię. Uzyskania rzeczywistej kopii obiektu zarządzającego również oznaczałoby, że potrzebujemy wsparcia dla głębokich kopii. No dobrze, a co to jest ta płytka kopia, głęboka kopia? Płytka kopia jest to kopia wartości typu pierwotnego. Tak więc zostaną skopiowane stringi, liczby całkowite itd. Są one niezależne od oryginalnego obiektu. Jednak typy złożone, które mogą być właściwościami obiektu, który klonujesz, będą współużytkowane przez różne klony. Z tego powodu zmiana wartości tego złożonego obiektu, np. nazwy nauczyciela, powoduje zmiany zarówno w oryginalnym obiekcie, jak i w klonie. Z drugiej strony głęboka kopia powoduje również kopię tych typów złożonych. W takim przypadku możemy zmodyfikować złożone właściwości oryginalnego obiektu bez wpływu na właściwości sklonowanego obiektu i odwrotnie. Zobaczmy, jak możemy to teraz zrobić. I dodamy teraz obsługę głębokiej kopii w naszej aplikacji. Zacznijmy od dodania wartości logicznej deepClone jako parametru do sygnatury metody klonowania.
Robimy to w abstrakcyjnej klasie bazowej Person. Dodajemy w klasie Person, co oznacza, że musimy to zrobić również w klasie Teacher i w klasie Student, w klasach implementujących. Dobrze jest przekazać dla tej wartości wartość domyślną. Dodamy sobie teraz oczywiście do studenta i tu sobie ustawimy wartość domyślną na false. To był nauczyciel i jeszcze student również i tutaj również ustawiamy na false, aby klienci nie mieli obowiązku mówienia o tym wprost. I teraz wszystko, co pozostało, to stworzenie teraz tego głębokiego klonowania. I moglibyśmy to ręcznie napisać i przeszukiwać drzewo obiektów, tworząc płytkie jak kopie każdego złożonego typu i przypisując je jako wartość właściwości. Ale bardziej powszechnym podejściem jest użycie JSON Serializer. W system text.json jest wbudowany serializer, ale obecnie on nie obsługuje klasy konstruktorów bez parametrów, a my to mamy tutaj. Ale na szczęście jest też JSON.NET. Tak więc zainstalujmy teraz go, korzystając z Nugeta. Ja już go zainstalowałem i teraz musimy jeszcze zaimplementować tą głęboką kopię w naszej klasie Teacher. Oczywiście musimy zaimportować przestrzeń NAS NewtonSoft.json i od tego momentu możemy wywołać serialized object na naszym bieżącym obiekcie, a następnie deserializować ten obiekt. Więc najpierw dokonujemy serializacji do ciągu, a następnie deserializujemy ten ciąg z powrotem do obiektu, który możemy zwrócić. Ostrzeżenie, które tutaj się pojawia, o, widzimy teraz, mówi, że może to zwrócić wartość null, ale to jest dla nas ok. I to samo robimy w klasie student, ale tym razem dokonujemy tutaj deserializacji do studenta. Tu musi być student, a tu teacher. Ok. I teraz możemy to przetestować. Aby to zrobić, zmieniamy nasze wywołanie klonów. Więc tym razem prosimy o głęboką kopię. I tutaj w program kopiujemy naszego studenta i chcemy, żeby to była głęboka kopia. Przekazujemy true. No i teraz możemy to uruchomić. Uruchamiamy naszą aplikację. No i tym razem otrzymujemy oczekiwany rezultat. Zmieniliśmy nazwę nauczyciela po sklonowaniu studenta, ale klonowanie studenta sklonowało również obiekt nauczyciela, co oznacza, że widzimy nazwę nauczyciela klonu, a nie zmianę nazwy, którą zrobiliśmy później. W rzeczywistości mamy teraz głęboki klon. Dobrze, to by było wszystko. Teraz możemy sobie powiedzieć, gdzie możemy zastosować wzorzec prototype. Stosujemy wzorzec prototype, gdy chcemy, aby nasz kod nie był zależny od konkretnej klasy kopiowanego obiektu. Sytuacja taka zdarza się często, gdy nasz kod pracuje na obiektach przekazanych z zewnętrznego źródła poprzez jakiś interfejs. Nieznana jest wówczas konkretna klasa takich obiektów. Wzorzec prototype pozwala kodowi klienckiemu na pracę ze wszystkimi obiektami wspierającymi klonowanie za pomocą ogólnego interfejsu. Interfejs czyni kod kliencki niezależny od konkretnych klas klonowanych obiektów. I stosuj ten wzorzec, gdy chcesz zredukować ilość podklas różniących się jedynie sposobem inicjalizacji swoich obiektów. Ktoś inny bowiem mógł stworzyć takie podklasy tylko w celu tworzenia obiektu o określonej konfiguracji. Wzorzec prototyp pozwala korzystać z zestawu prefabrykowanych obiektów w różnorakich konfiguracjach stanowiących prototype. Zamiast tworzyć instancję podklasy zgodnej z jakąś konfiguracją, klient może po prostu wyszukać i sklonować odpowiedni prototyp. Jakie są zalety, wady? No, dużo wygodniej produkować złożone obiekty dzięki prototypowi. Możemy klonować obiekty bez konieczności sprzęgania ze szczegółami ich konkretnych klas. Możemy pozbyć się wielokrotnie powtarzanego kodu inicjalizacyjnego na rzecz klonowania
prefabrykowanych prototypów. Podejście to stanowi alternatywę do dziedziczenia w przypadku, gdy mamy do czynienia z wcześniej zdefiniowanymi konfiguracjami złożonych obiektów. I klonowanie złożonych obiektów, które mają takie odniesienia cykliczne, może być trudne. Dobrze, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku na temat prototypu. Także dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki z serii Wzorce projektowe. Cześć!